Witajcie moi milusińscy, macie kolekcjoner autografów, piłkarzy i kolejny filmik, tym razem Manchester United, czy ich druga, jak łatwo tutaj się domyślić. Są to karty, zdjęcia, jak i plakaty. No i już przedstawiam kolejnych zawodników, kolejne pozycje, kolejne sezony. I tak przechodzimy tu do plakatów. John Oshie. Oczywiście to nie są poukładane sezonami, ale najważniejsze, że one tutaj występują w mojej kolekcji, te zdobycze. To jest taki plakat z angielskiego magazynu. Od razu zaznaczam, bo to jest film, który poświęcam tylko Manchesterowi United, tak łatwo się domyślić. No i na pewno będzie część trzecia w niedalekim czasie, też tutaj wrzucono na mój profil Ryan Giggs. Oczywiście to są wszystko legendy, ale tak jak powiedziałem już wcześniej na filmiku numer 1, no tych legend. To jest legendarny klub, no więc same legendy. I tak przechodzimy może do tej części plakatów. Steve Bruce. Początek lat 90. Tak, tutaj ten autograf się prezentuje. Steve'a Bruce'a. Późniejszego menedżera wielu brytyjskich zespołów. Darren Fletcher, no ostatnio nie był na żadnym turnamencie z reprezentacją Szkocji, ponieważ Szkoci nie kwalifikowali się. Niemniej jednak bardzo cenna pamiątka Czerwonych Diabłów, kluczowy zawodnik Lee Sharp, początek też lat 90. Taki tej plakacik od razu zaznaczam i przepraszam za jakość tego filmiku, tutaj ciężko, jakieś dobre światło. Dlatego ten może filmik nie jest zbyt udany, ale niemniej jednak chciałem się podzielić z tymi moimi zdobyczami, żeby też coś powspominać, pokazać, razem pooglądać kolejny raz to, co ja już wcześniej widziałem, a Państwo, kolekcjonerzy, oglądacze, odbieracze, youtuberzy po raz pierwszy. Andrew Cole. Co ciekawe, Andrew Cole już nie chce tego przydomka, nicknama, tak, nika. Andy, po prostu Andrew. Całe pełne imię. To jest sezon 96-97, 97-98. Około roku 97 bym powiedział. Widzieć. Tak się prezentuje. Nemanja Vidić. Kors. I jeszcze z tej edycji mamy plakacik Nickiego Batta. No i Michaela Sylwestra, który później przeszedł do domu do Werderu Brema. To jeszcze epizodniki. Nie epizody, no. Zawodnik też Interu Mediolan, reprezentant Francji, no też oczywiście sukcesy z nią odnosił Wes Brown. No i teraz to chyba misiaczki lubią najbardziej. Przechodzimy do tego całego zbioru, a na deser zostawiamy sobie tutaj coś takiego, taką niby kanapeczkę. Co tam jest, co tam będzie, to pokażę w kolejnym filmie superprodukcji. Tutaj widzimy, jak piłkarze stanęli na głowie, żeby tylko na tym filmiku wystąpić. Ale po prostu po kolei może zacznijmy. Tomasz Kuszczak. Tom Cleverley. No nie będą sezonami ułożone jeszcze. Chociaż może powinny być.
Tak, postaram się je poukładać mniej więcej, żeby łatwiej było w segregator włożyć później. Tutaj bramkarze. Tak się, tak, Edwin van der Sar. Co ciekawe, Tomek Kuszczak, no, zmienił swoją sygnaturkę, widzimy. Wydaje mi się, że po lewo też jest oryginalny, już nie pamiętam. Po prawo na pewno. Z tą wersją autografu Tomka Kuszczaka się spotkałem częściej niż tą pierwszą. Miałem dwa takie zdjęcia, tak podpisane podobnie. I jedno poszło na wymianę na giełdzie w Łodzi. Kolekcjonerskiej, no ale już później takiego podpisu Tomka nie spotkałem. No, wierzmy, że to jest oryginał. I ustawmy go gdzieś tutaj. Mniej więcej sezonami, tak. Żeby to było, no, bardziej spójne. Tutaj Edwin van der Sar, Holender, gracz Ajaxu, wcześniej Juventusu Turyn, reprezentant Holandii, no, Puchar Ligi Mistrzów z Ajaxem, no, sukcesy później Manchester, reprezentant Holandii, czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, później 98, później jeszcze Euro, tam inne sukcesy, wiadomo, kluczowa postać. Tutaj tych nowszych zawodników, tu będę przedstawiał Karik i innych też. Takie AON, sponsor na koszulkach, Edwin van der Sar. Cristiano Ronaldo i tu mamy Polskorsa. No tak, dzisiaj to pokażę, nie będę się rozwodził co dalej. Cristiano Ronaldo, no, chyba trzeba przedstawić to zawodnika, kluczowa postać. Wow, tak, Chris, super Chris, taki podpisik. Około roku 98, 07, 08 chyba to był sezon. I tu Polskors 07 albo 09, takie karty miał Polskors. Jeżeli mają Państwo jakieś inne Polskorsa, Polskorsa, tak, Polskorsa, o tak, to proszę o informacje. Chodzi mi o sezony od roku 2007 do 2009, bo wydaje mi się, że tylko to było wydane z tego zawodnika. Evra Patrice, reprezentant Francji, też wiele sukcesów klubowych i reprezentacyjnych. No, to powinienem tutaj gdzieś położyć sobie, już ta kupeczka się układa dobrze z kartami. Jeszcze jeżeli chodzi o karty, to na tym filmiku przedstawię dwie takie pozycje starsze. Jabstam, reprezentacja Holandii. Takie trochę węższe wtedy Manchester wydawał. I Raymond van der Goel. To jest chyba pozycja 99-2000. Natomiast to jest sezon 99 albo 97-98. No to by tak gdzieś około tego wyszło. I teraz przechodzimy do zdjęć. Tutaj może po kolei. Sammy McIlroy. Tutaj ten mur słabo widoczny, bo to już światło, o tak może, o. Super fotki z internetu, to prawda, ale oryginalne podpisy. George Graham, bardzo lubię takie stare fotografie, oczywiście z podpisami. A tu jeszcze autograf Petera Schmeichela. Wow, kolejny super autograf. Reprezentacja Danii, tak, sukcesy z Manchesterem, prezentacją, czy chociażby indywidualne sukcesy, puchary, mistrz Europy 9-2 z Danią. No to taki jeden z wielu sukcesów Petera Schmeichela, mojego ulubionego bramkarza.
lat dzieciństwa. Steve Coppell. Też myślę, cenny autograf reprezentanta Anglii. I Sam McIlroy, jeszcze taka jedna foteczka Manchester United. I ten autograf tu jest no, długopisem. O, tak może lepiej go tutaj już widać. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy Gordona McQueena. Gordon McQueen. Już ciemno jest, więc ciężko mi tutaj pokazywać to, no, ale tak się właśnie prezentuje tutaj markerem czarnym. I kolejno Hengberg. Hengberg to takie karcie 9798 zdobytej dużo, dużo wcześniej niż się przed przejściem do Legii jako trener. Kolejno co my tu mamy? Simona Davisa. Lata 90. już tutaj druga połowa tych lat 90. Jak jeszcze? Taki młody zawodnik grał w Manchester United. I Karel Poborski, tutaj Czech. Wicemistrz Europy z Czechami. Tak, nie Czechosłowacji, tylko już Czechami. W 96 roku. Tak, Karel Poborski, taka foteczka Manchester United. I jeszcze mamy super pozycję. Już tutaj kończymy ten filmik powoli, ale Clayton Blackmore. Tak to właśnie wygląda. Ta kolorowa futeczka, lat 80. chyba, o początek 90. I taka czarno-biała Claytona Blackmura, właśnie może pod kątem. Może lepiej ten podpis będzie wyglądał. No, mimo że czarno-białe zdjęcie, to wygląda okazale. Gordon McQueen, to już pokazywałem Państwu. Jak Hengberg, to już pokazywałem. Co my mamy dalej? Kolejno mamy na tym filmiku jeszcze nam się Mark Robbins. Tak, Mark Robbins. Postaram się jakoś tutaj go pokazać Państwu. Już kończymy tą produkcję, bo widzę, że światło niestety no dzienne nie pozwala na pokazanie w lepszej jakości tego. Dlatego postaram się na kolejnym produkcji już o to zadbać, o lepsze oświetlenie. To jest Steve Bruce. O, tak może przedstawię, to jest Steve Bruce. Z góry przepraszam, doświetlenie naprawdę tutaj. I Gary Pallister. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, pisania, co chcecie dalej oglądać. Razem powspominajmy czasy, sukcesy. Pokazujcie swoje galerie w linkach czy kolejnych filmikach. Zapraszajcie do odwiedzin na swoje kanały. I piszcie co po prostu o takich produkcjach moich sądzicie. To tyle na razie. Trzymajcie się. Cześć.